Cześć, spróbuj rozwiązać jedno z zadań maturalnych. Przepiszę sobie to wyrażenie poniżej, a wynikiem będzie liczba 1. Dlaczego? Ponieważ każda liczba podniesiona do potęgi 0 daje nam wynik 1, a więc poprawną odpowiedzią jest punkt A. Spójrz na inne przykłady. A co by było, gdyby w tym ostatnim przykładzie, który jest teraz zaznaczony na niebiesko, usunąć nawias? Czy rozwiązaniem również byłaby liczba 1? No na pewno nie. Dlatego, że w sytuacji, kiedy nie mamy nawiasu, potęga dotyczy tylko licznika. Tak więc potęga 0 dotyczy tutaj tylko trójki. A 3 do potęgi zerowej to oczywiście 1. A w mianowniku piątkę przepisujemy. Nasz wynik to 1/5. 1/5 można zapisać na różne sposoby. Na przykład 2/10 lub 5 do potęgi minus 1. Każda z tych odpowiedzi byłaby prawidłowa. To samo dotyczy naszego głównego zadania. Gdyby usunąć nawiasy, wynik byłby zupełnie inny. To działanie nie wyglądałoby dokładnie w ten sposób, ale z pewnością nawias byłby w liczniku. A więc dodam sobie u góry nawiasy i spróbujmy szybciutko obliczyć to nowe działanie. Licznika nie trzeba obliczać, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, każda liczba do potęgi zerowej jest równa 1. Następnie mianownik przepisujemy. Następny krok wygląda następująco. Jeśli ujemny wykładnik potęgi znajduje się w mianowniku, a w naszym przykładzie są aż dwa ujemne wykładniki potęgi, wówczas przenosimy go do licznika i zmieniamy wykładnik potęgi na dodatni. Zróbmy to najpierw z liczbą 2 do potęgi minus 1. Przeniesiemy ją sobie do licznika i zmienimy wykładnik potęgi na dodatni, czyli minus 1 zmieniamy na 1. Oczywiście tej jedynki nie piszemy. Teraz wystarczy pomnożyć 1 razy 2 to jest 2, a mianownik przepisujemy. Następnie robimy tak jak poprzednio. Przepisujemy 3 do potęgi minus 2 do licznika. I zmieniamy potęgę minus 2 na 2. Kreska ułamkowa nie jest już nam potrzebna. Wystarczy tylko wymnożyć 2 razy 3 do potęgi drugiej. I to wynosi 18. Na tym przykładzie dobrze widać, jak ważne jest zwrócenie uwagi na nawiasy. I to by było na tyle. Zapraszam Cię do kolejnych filmików.